Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose, witam was w kolejnym odcinku Scripsów. Dziś będę oceniał sam, bo... Czemu sam? Bo wszyscy mają gości akurat. Albo są na wyjazdach. I tak zostałem sam. No ale za różnica. Będzie łatwiej. Bo nie trzeba będzie dodawać. Dobra, koniec pitolenia, jesteśmy oczywiście na 1.8. Następny odcinek będzie z 1.11, także proszę, jeszcze raz przypominam, jak zgłosić domek na Kripsy. Nie wysyłajcie mi maili, bo to nic nie daje. W komentarzu pod tym filmem zgłaszam domek na 1.11. Mój nick to Zosia12 Home, na przykład Kripsy. Albo jeżeli nie podacie home'u, to znaczy, że na zwykłym home'ie. Dobra, home C1. Ja sobie to nazywam home C1. Wy tego nie musicie tak nazywać. GM1, bo miałem 3 ustawione. NI, bo zaraz będzie się pruło do mnie, że... Da petuta patute tego. Dobra, czyli to jest domek. Jeżeli oczywiście nie ma tabliczki, to... Buda Stefana i Sparkiego. Jeżeli nie ma tabliczki, to będę później kombinował. Witamy, działka należy do kamkusku.pl oraz zyska 69, ale chyba kamkusku to zgłaszał. Jest to dom typu modern z troszkę innymi podziemiami. Sprawdzajcie wszystkie obrazy, ponieważ są tam przejścia. Podpisy prosimy zostawić tutaj. Polecamy zwiedzić całą posesję razem z tą kolejką za domem. Mamy nadzieję, że spodoba się domek. Życzymy miłego zwiedzania kamkusku i zyska. Tutaj chyba jest, z tego co mi się wydaje, to tutaj będzie tabliczka. Nie ma tabliczki. Teraz ja sama mam ją powiesić. No nie róbcie sobie jaj z pogrzebu, no. A nie, jednak tu jest tabliczka, tylko że moje shadery zapewne jej nie widzą. No nic, zrobimy to w takim razie inaczej. Ja zostawię tutaj skrzyneczkę, dobra? I tu będziesz miał podpis, tylko że muszę wyjść z fałki. Tu będzie podpis. O, fajnie. No i fajnie. Kolejka mówisz za domem? No to ja chętnie ją najpierw zobaczę, bo ja lubię takie bajery. Piech? No to tak się zapowiada, że to będzie całkiem ciekawie. Jedziemy. Szanowny panie kierowco. No i co? Nie samo napędzająca się, muszę klikać sadzikiem, tak? A nie w tę stronę. Dobra, a może jakbym zjechał, to właśnie bym ja to... Aha. Chyba nie tak miało być. Coś tu nie do końca działczy. Aha, dobra, bo to w tę stronę się podjeżdża do góry, tylko że tamta kolejka mnie, zobaczcie, strollowała. Stój, prr, szalony! No dobra, teraz to już jedźmy. Bo ja już nie wiem, w którą stronę ja mam jechać i co tu się dzieje, czyli to mówiąc krótko, tam się, dobra. Tamtędy się wjeżdża do góry, a tędy się zjeżdża na dół i wszystko już jest jasne i ona jest automatyczna. I sru, lecimy. Ziu. I się zatrzymałem. Dobra, coś mnie nie lubi, ta kolejka twoja. Ale bardzo ładna. Domek faktycznie w stylu modern. Stwierdził Purpos. Normalnie odkrywca, no shit Sherlock. Dobra. Ale taki... Zewnątrz taki se, jeżeli mam być szczery. Bez urazy, po prostu tak uważam, że jest taki średni. Znaczy, sam bym takiego nie wybudował, co nie zmienia faktu, że... To fajne akurat. Wewnątrz już jest całkiem w pytkę. W pitkę, bym nawet powiedział, bardzo w pytkę, bo tak kolorowo, ale przestrzennie, ale wykorzystane na tyle przestrzeni, ile ja lubię, że jest tak wykorzystany. Nóż kuchenny, nożyk kuchenny, już nie nóż w brzuch, co ostatnio ktoś mi napisał, w ogóle miałem strasznego łacha, bo ktoś mi zwrócił uwagę na to, że błąd zrobiłem, pisząc nóż w brzuch przez u otwarte esz i w ogóle rzec kropką u otwarte samo h. Znaczy, było zamknięte chyba było, tak, już nie pamiętam, i że brzuch się pisze przez RZ. No shit, Sherlock! Nieważne. Bardzo ładna kuchnia, bardzo kolorowo. To mi się dziwne to jest, to znaczy, bo to wygląda jak samochód od przodu. No dobra, samochód z kwiatkami na masce, no głupek. Dziwne to jest, ale nawet ładne. Sprawdźmy u góry. Oczywiście pokój do nagrywania, no bo jakby przycisk na 100 tysięcy widzów. Uhu, ale fajnie. Szafeczka.
Safeczka to już standardzik, ostatnio widzę półeczki całkiem ładne, nasze flageczki, oryginalna flaga Crysisa. Już dawno nie sprawdzałem oryginalności flagi Crysisa. Bo nikt nie chce mieć flagi Crysisa w domu po prostu. Bardzo ładne poddasze. Pod ziemią. Bardzo ładnie. Powiem ci, że z zewnątrz się spodziewałem, że to będzie trochę gorzej wyglądać, a... A to jest po prostu bardzo ładne. Bardzo ładne. Ta toaletka jest bardzo, bardzo sympatyczna. Bardzo sympatyczna wanna. Szczotka do kibla trochę taka kłująca by była, powiem ci szczerze, że ja w życiu bym kibla nie wyczyścił, gdybym miał taką szczotkę, nie? Bo bym po prostu nie chwycił. Kamkusku.pl. Koronie? Serio? Tomasz mniemanie o sobie. No, sypialenka taka w pytkę. Przypuszczam, że tutaj coś pod spodem jest, dlatego to tak dziwnie się chodzi. Dlaczego trzymasz psa na biurku i to jeszcze odwróconego do góry nogami? Co z ciebie za człowiek w ogóle? Straszny człowiek. A tu Zuzku. Ole ma fajną garderobę, co? Wszystkie dziewczyny teraz zazdroszczą. Ja pierniczę. Która by nie chciała mieć w domu takiej garderoby? Nie, no naprawdę, ten domek od wewnątrz jest bardzo sympatyczny, nawet bardziej niż bardzo sympatyczny. Oczywiście tutaj na przejście, tu jakieś magazyny. Ocie, panie, jakie magazyny. No, podpis to sobie przeniesiesz tam z góry, bo generalnie ten. No, jest tutaj naprawdę zatnie i gdyby nie ta z zewnątrz, to byłoby... 9... Ale niestety przez to, że on z zewnątrz naprawdę jest nieciekawy, daje... Kurde, no poczekaj jeszcze chwilę. To jest wielkie w ogóle. Ogromne wręcz. No nie wiem. O matko, tu jakieś jeszcze dziwne rzeczy. Jest bardzo rozbudowany ten dom. Dobra, dam 8. Daję 8. Chciałem dać 7, ale no przez to, że to jest naprawdę kupę pracy było włożone. Naprawdę jestem mocno zdziwiony, bo ten domek z zewnątrz jest bardzo średni, a wewnątrz to jest arcydzieło wręcz. Także jestem mocno zdziwiony. 8 punktów. Mam nadzieję, że tutaj nikt się nie urazi. To jest naprawdę wysoka ocena. 8 punktów. Gratuluję, jesteś na razie na pierwszym miejscu, bo to pierwszy domek. Home C2. Tutaj przeczytałem. A nie, no tutaj jest, zobaczcie, tu jest normalnie ramka. Zostawiam podpis. Czyli to nie moje shadery, tam coś jest skrzenione. Witaj, Kripsowiczu. No, na wyspie San Escobar. Wiem, że nazwa się troszkę kojarzy z polityką, ale raczej cię nie wsadzą do więzienia. Ta wyspa należy do The Voitas 1337 i on też zgłaszał i X-Neku. Domek do zwiedzenia to ten największy. Pozdrawiam ciebie i towarzysza. Cześć, towarzyszu. Masz pozdrowienia, towarzyszu. Forever alone. A tutaj daj nagrodę. No bezczelny jest. Jeśli wygram, raczej nie, to daj nagrodę do tej skrzyni. A, dobra, wytłumaczam. Długo się przyglądałem, który to domek jest największy. Ale stwierdzam, że ten. Więc ten zwiedzę. Z zewnątrz wygląda kozacko. Naprawdę kozacko. Chociaż śmierdzi mi troszeczkę schematyczkiem. Jednak dalej wygląda kozacko. No. Dobra. Wyciera czółnia. Otworzę sobie sam drzwi. Lokaja nie ma, minus 9 punktów. Hihi. Aha, bo tutaj są te efekty, czyli to latarnie gdzieś pochowane. Ciekawy pomysł na podłogę, żeby cała była w pistony, tylko że nie wiem, czy to nieładnie by wyglądało, gdyby były jednolite te pistony, a nie takie różne. Ale to jest tylko moje ten. No ładnie tu jest. O, kostka Rubika nawet jest. No nie mogę powiedzieć, że tu jest brzydko czy coś, ale... Szaroburę te ściany są. No ja rozumiem ich klimat i dlaczego one tak wyglądają i o co w nich chodzi, ale... Kwestia gustu, na mój gust, one po prostu są szaroburę, ale moje ulubione schody za to są.
których Crysis nie cierpi. Czy tu jest tajne przejście? Nie ma tutaj tajnego przejścia. Panie Krypsowiczu, wiem, że ta drabina jest lamerska, ale nie ma miejsca na schody. Spoko. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Domek jest okej. Okay. Z zewnątrz znowu tutaj powiedziałbym... O, świetny patent, jak ja go lubię. Powiedziałbym, że z zewnątrz jest dużo lepiej niż wewnątrz. To dzisiaj mamy takie, widzę, że podmiany. No, bo to tak, no, tam było gorzej z zewnątrz, a wewnątrz było epicko, tutaj epicki domek z zewnątrz, wewnątrz już jest tak średnio. Znaczy średnio, no nie, no to jest na dobrym poziomie, tak jak i z zewnątrz tamten domek był na dobrym poziomie, co nie zmienia faktu, że... Są to dwa różne gdzieś tam... Zobaczmy, jakie ma podpisy. O, Lilarkor, nice. Meksykański cukierek, bardzo ładny, pan Łopat. Bultyłka jest, łzy hejtera. Cegiełka spawnu, no takie już, powiem ci, że masz takie kozackie te rzeczy. No tak nierównomierne to jest, że tak by się spodziewał człowiek, że... Czegoś innego by się spodziewał człowiek, może o tak. Dobra. No i tutaj... Tutaj jest tak, jak się spodziewałem, że na górze będąc, w sensie nie na zewnątrz, tylko że na górze będąc, że jest... Jest poprawnie, jest bardzo poprawnie, to jest bardzo dobrze nawet bym powiedział, co... O kurde, ktoś do mnie teraz pisze. Unikat pamiątka z live'a. Uuu, najsowo. No aj nie, nie piszcie do mnie teraz, błagam. Dobra, ja na szybko wyłączę tego Facebooka, bo będę pisać. Dobra, już nie będę pisać, bo wyłączyłem. Przepraszam najmocniej, że tak zrobiłem, a nie inaczej. 1989, prawie mój rocznik. Najlepsze wino ze wszystkich. Dobra, ja za ten domek... 7 punktów daję. Bo... Wewnątrz to jest jednak troszeczkę więcej roboty niż zewnątrz. Coś o tym wiem. I zbudowanie z zewnątrz domku, nawet tak pięknego jak ten, jest troszeczkę prostsze mimo wszystko niż wybudowanie z zewnątrz kiepskiego domku, a wewnątrz takiego pięknego jak tam był. Więc tutaj o ten jeden punkcik mniej, przepraszam najmocniej. No tutaj 7 punktów. O tyle gratuluję, bo to jest dalej bardzo dobra ocena. Home C3. Witaj Krypsowiczu, oto moja mała willa. Oj, zeszły mi te efekty, jak fajnie. Ja jestem Kamiru Ku i sam to budowałem, ogólnie około 4 dni. Miłego zwiedzania, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, można zostawić tu swój podpis. No dobra, zostawię swój podpis. A co? Wolę, jak dajecie ramkę, bo na 1.9 i 1.11 mogę wsadzać do skrzyni na VC, a na 1.8 nie. I tutaj jest fajny modern. I to jest fajny modern. I to jest z zewnątrz naprawdę dobrze zrobiony modern. Zobaczcie w ogóle na ten basenik. Świetne to jest. Z zewnątrz jest tutaj naprawdę super modern. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę świetne. O, oczywiście zaraz będzie albo zerżnięte od Decentusa, albo od kogoś tam. No być może, no ale ja nie mogę zapamiętać wszystkiego, tak? Nie mogę zapamiętać wszystkich domków, jakie są na YouTubie. A jeżeli to nie jest zerżnięte, no to po prostu respekcik. No i wewnątrz też jest fajnie. No dobra, jest minimalistycznie. Dobra, tego się trzymajmy. Muszę się przestawić na minimalizm. Kuchnia jest całkiem sympatyczna, ten przedpokój jest w ogóle fajnie konstrukcyjnie zrobiony, bardzo mi się podoba. Ten balkonik tutaj, to jest fajne. Bardzo minimalistycznie, ale to ma swój urok. Kibelek. Też bardzo minimalistyczny, ogólnie ten domek jest... To już koniec jest. Oj, jest bardzo ładny, ale mimo wszystko nie ma żadnych podziemi ani nic. Nie jest to domek, który gdyby wygrał odcinek, przepraszam, już zdradzam, no byłoby to bardzo nie fair wobec innych. Nie ma tutaj przejścia, no szukam i szukam, nie ma, chyba że gdzieś od zewnątrz. Byłoby to mocno nie fair w stosunku do tych dwóch domków, które już zwiedzałem i tutaj
Dam 7 punktów, tak jak poprzedniemu domkowi. I to nie jest tak, że nie doceniam pracy, która została włożona. Ten mi się po prostu podoba, ten minimalizm, że to nie zawsze trzeba nawalić wszystkiego, żeby było ładnie. Ale byłoby to nie fair, gdyby ten domek wygrał. Po prostu. Jest bardzo ładny, ale... Ale mimo wszystko. No dobra, słuchajcie, Home C4, czyli ostatni dziś domek. Holy shit! Czyli to domek jest. Mamy gdzieś tutaj tabliczkę jakąś. Ojej. Czy mamy tu gdzieś jakąś tabliczkę z napisem, czyj to jest domek? No jeżeli zaraz się nie znajdzie, no to... To będę musiał wpisać PS Info. Ten domek jest... Ten domek już jest przećpany troszkę na zewnątrz, chociaż jest tutaj mnóstwo pracy włożone, to widzę. I jest to ładne. Co nie zmienia faktu, że jest troszeczkę za dużo chyba wszystkiego. Ja tutaj... Nie ogarniam tej kuwety. Dobra. Wchodzimy do środka. Wchodzimy do środeczka. Papier wartościowy. No i fajnie. Trochę przerażający jest ten dom. Te pajęczyny. To jest taki opuszczony dom z maszyną do... no, na cukierki. Tudzież na wodę. To dobra akurat. No tak. No jest okej. Jest bardzo poprawnie. I z zewnątrz, i wewnątrz jest bardzo poprawnie. Co to jest? Aha. Steak od Flange'a. Mhm. Jest okej. Jest bardzo ładnie. Jest okej. Jest jak najbardziej okej. Jest fajnie. Dzisiaj trafiły się 4 naprawdę fajne domki, z których z każdego można na pewno jakiś pomysł zaczerpnąć. O, bale z... Baniaki z winem. Podpis Purposa. Dobra, wiesz co, bo nie widzę tych dwóch. Ja nie wiem, być może jednak coś się u mnie chrzani, więc zostawię na miejscu osoby towarzyszącej. Słuchajcie, no zwiedziłem już domek, jak widzicie. Bardzo mi się miło zwiedza takie domki, co nie zmienia faktu, że dałbym temu domkowi na pewno więcej, gdyby był w innym odcinku, ale w stosunku do tych, które widzieliśmy dzisiaj, ten zasługuje na ten punkcik mniej, według mnie. Więc daję tutaj 6 punktów. I to nie dlatego, że zasługuje na 6 punktów, tylko że byłoby to nie fair wobec tych innych domków. Ale normalnie dałbym tu 7, tylko że zaniżyłem po prostu gdzieś tą punktację, bo tamten poprzedni domek też by normalnie dostał 8, a ten pierwszy 9. Wiecie, o co chodzi, no. No tak po prostu. No słuchajcie, mamy zwycięzcę! Home C... Nie 12, bez przesady, Home C1. Tak, mimo że ten domek z zewnątrz chyba jest najgorszy ze wszystkich domków, które dzisiaj widziałem. To tak, to powiedzmy, że on dostaje 9 punktów. 2 następne dostają po 8, a ten trzeci 7. Bo faktycznie tutaj, no, gdzieś to... no to zaniżona trochę była ta punktacja, to fakt. Gratuluję! Tadam, tadam, Open Ender, chest zwycięzca Kripsów. Gratuluję, muszą wyjść fałki. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, czekam na wasze zgłoszenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!